jeśli chodzi o przekraczanie pewnych granic, był Big Brother. Wtedy to wydawało się przesunięciem już granicy tam, że dalej już nic nie ma. Okazało się, że jest. Pewien producent telewizyjny prominentny powiedział, że zobaczycie, za 10 czy 15 lat dojdziemy do momentu, kiedy, żeby widza zainteresować, ci sami ludzie, którzy dzisiaj siedzą w domu Wielkiego Brata, będą musieli wejść na stół, nasrać na niego, a potem zjeść własne gówno, żeby to się obejrzało. I mam wrażenie, że te słowa były w wielu kwestiach. Stół jeszcze nie dojechał, ale ludzie są gotowi już. Znaczy, myślę, że gdyby ktoś wystarczająco dobrą ofertę położył na stole za zrobienie czegoś takiego, znaleźliby się chętni, którzy jeszcze by do tego dorobili jakąś ideologię, że to moje gówno i będę je jadł, kiedy będę chciał, to jest świadectwo mojej niezależności, nikt mi nie będzie mówił, że nie mogę go zjeść. Bo jesteśmy doskonali w tym, żeby dorabiać do swoich czynów odpowiednie backstory.